są różnice w języku, jakim mówimy o tej sprawie. Innym językiem mówiłem ja i ksiądz prymas, jeszcze innym językiem arcybiskup Jędraszewski, jeszcze innym troszkę arcybiskup Gądecki. Mówiliśmy różnymi językami. To pokazuje z jednej strony inną wrażliwość, inne, różne zaawansowanie, jeśli chodzi o wiedzę o tych sprawach i o to, co i o taką, o przyczyny, to znaczy o to, nie, może nie tyle o przyczyny samego zjawiska, tylko o jego, jak to określić, jego, jego komunikowalność, o, prawda, ta komunikowalność to jest, ona jest trudna, tego się trzeba nauczyć i powiedzmy, tego się nie, człowiek nie nauczy, jeżeli nie zacznie czytać, nie zacznie się informować i tak dalej. I muszę powiedzieć, że niestety wśród konferencji episkopatu no, był duży opór, jeśli chodzi o, o to, żeby się uczyć przez całe te lata, żeby się uczyć, myśmy proponowali szkolenia, proponowaliśmy w jakiejś formie, żeby no zapoznali się księża biskupi i ze słownictwem i z, powiedzmy, z podstawową problematyką, to nie trzeba by było do tego wiele, żeby sobie zdać sprawę, jaki, w jakim punkcie znajduje się nie tyle sama Polska, tylko w jakim punkcie znajduje się cały Kościół powszechny, cały Kościół, w jakim punkcie i że nie ma Kościoła, który by mógł powiedzieć, ja jestem, nie wiem, my jesteśmy tutaj wyspą i nas to nie dotyka albo nie dotknie. No, to są, po prostu no, trzeba się też, żeby była chęć i wola również uczenia się od innych, prawda, podczas gdy no, pierwszym odruchem w Polsce również było to, żeby powiedzieć, że no niestety, prawda, albo nie tyle niestety, że ci inni, prawda, że to gdzie indziej jest problem, a nie u nas. Zapewniam Państwa, że wszędzie, we wszystkich krajach, począwszy od Ameryki, tak się to zaczynało. Ci w, na północy, prawda, w Detroit, czy tam gdzieś przy granicy z Kanadą, mówili, no tak, to tam na południu, bo tam jest gorąco, tam mają, się im burzy krew, to takie zachowania, prawda, seksualne, nie, nieuporządkowane powstają. A ci z południa, ja już oczywiście to troszkę, że tak powiem, trywializuję, a ci z południa, nie, bo tam jest zimno, to oni ciepła szukają, prawda. No więc, więc każdy miał jakiś powód do tego, żeby powiedzieć, że to nie u nas, nie my, tylko inni. I to, i to po prostu, i tego jeszcze myślę, że nasi wszyscy nieduchowni i powiedzmy również część biskupów na pewno jeszcze nie rozumie, że to ten fakt, prawda, takiego odsunięcia i potem rozwiązywania cząstkowego i braku jedności, że ten fakt doprowadził do dwóch potężnych momentów kryzysu. Pierwszy to był w 2002 roku i drugi to był, teraz świadkami jesteśmy wszyscy po raporcie z Pensylwanii. A te wszystkie rzeczy były zdiagnozowane, tylko je nie zaadresowano. I dlatego dzisiaj nie ma innej drogi i myślę, że powoli to się toruje sobie ta poprzez opory, poprzez, jak to powiedzieć, poprzez lęki i tak dalej, toruje sobie drogę to przekonanie, no, że trzeba się zająć całościowo, prawda? No, ale całościowo to znaczy zobaczyć, jakie są fakty, i zobaczyć, jak żeśmy je załatwiali w przeszłości, jaką mamy skalę tych rzeczy, tych przestępstw, jakie są, czy istnieją jakieś prawidłowości, powiedzmy, natury nie tyle statystycznej, ale natury takiej kulturowej czy kulturalnej, które się rozwijały w społeczeństwie i w tym, no trzeba wiele rzeczy po prostu zrozumieć. I myślę, że ten opór u nas wśród księży jest bardzo mocny. Odbiciem tego jest również powolność taka w reagowaniu, jeśli chodzi o konferencję episkopatu. Ale równocześnie muszę powiedzieć taką rzecz, że film tego Smarzowskiego, chcący nie chcący, zrobił pewną dobrą robotę, bo od czasu tej konferencji episkopatu, która była w Siedlcach bodajże,
w każdym razie była na Podlasiu, że od czasu tej konferencji, prawda, już 3 czy 4 razy na ten temat dyskutowano obszernie. Prawda, czego nie było przez całe lata, żeby na ten temat dyskutować jakoś obszernie. Że episkopat się zdecydował zaprosić na szkolenie własne, no powiedzmy, jednego z najlepszych znawców tej problematyki, mianowicie arcybiskupa Siklunę, którego też pewnie Państwo wszyscy znacie z faktu, że był wysłannikiem papieża do Chile i przywiózł, prawda, wyniki tego dochodzenia. Więc to z kolei, co prawda, można powiedzieć, nie zaprosił nas, powiedzmy, z COD do tego, żebyśmy troszkę biskupów przeszkolili, ale jak sięgnęli po taką półkę, to chwała Bogu. I niech tak będzie, to będzie i to ich szkolenie, myślę, że biskupów będzie w czerwcu w Świdnicy, bo tam będzie następne zebranie plenarne konferencji episkopatu polskiego.